Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych razem, żebyśmy mogli żegnać już odchodzący rok 2017, a wspólnie witać ten lepszy 2018. Składam życzenia wszystkim tutaj obecnym i gościom w nowym stawie wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia najświętszych marzeń i oby w tym przyszłym roku nasz zegar po remoncie na wieżę odbierzał same szczęśliwe godziny. Życzę wam, żeby ten nasz nowy staw przy waszej pomocy tak pięknie, jak do tej pory się rozwijał i rozkwitał. Najlepszego! Chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy są tu na Sylwestra, bo uważam, że ten rok jest najlepszy ze wszystkich. Dla wszystkich pierwszeństw nowego stawu, wszystkiego, naj. I dla pracowników Torextu, mojej firmy, życzyłbym wszystkiego najlepszego, szczęśliwego nowego roku. Żeby praca była dalej. Tumors Nowy Staw, Joanna Tkaczyk-Ciżewska. Zapraszam wszystkich do akcji naszej Morsu dla Szymka i z tego miejsca świątecznego, noworocznego składam serdeczne życzenia dla wszystkich ludzi. Dbajcie o siebie, pomagajcie innym. Przyłączcie się do naszej akcji. 17 lutego przy zamku w Malborku kąpiemy się. Chciałam przesłać życzenia dla całej rodziny, a w szczególności dla mojej mamy, dla Janiny, żeby żyła 100 lat i dla mojego syna Roberta i dla mojego męża Marka, żeby znalazł pracę. Wszystkim przedszkolakom i całym rodzinom dużo, dużo zdrowia, radości, aby w przyszłym roku jak najwięcej czasu spędzili z rodziną, z najbliższymi i żeby to był kolejny rok ich szczęśliwego dzieciństwa. A wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia! Wszystkiego dobrego! Chciałabym życzenia moim rodzicom, mamie i tacie, żeby żyli długo i szczęśliwie. Kochani, na ten nowy rok 2018 życzymy wam przede wszystkim zdrowia, żeby wasze marzenia spełniały się. Najpierw te małe, potem takie duże, żebyśmy wszyscy dla siebie byli dobrzy, żebyśmy byli otwarci, przyjaźni i bawili się tak jak dzisiaj nasze piękne miasteczko. Nowy staw! Yeah!